witajcie, z tej strony Hubianka, to jest kolejny odcinek z Guild Wars 2. Tutaj sobie właśnie takie piękne miejsce zaczynamy, z widoku na zamek, ten ogromny zamek. Widzicie go właśnie. I w dzisiejszym odcinku, tak jak zresztą już mówiłem, będziemy sobie ogólnie spacerować po tym całym świecie. I przy okazji będę wam pokazywać wszelkie postacie, które istnieją w Guild Warsie właśnie dwójce. W dzisiejszym odcinku właśnie chciałem wam pokazać postać, którą jest Thief. Thief ogólnie na pozór, no wiadomo, to jest złodziej. Taki trochę łotr, tak mogę go nazwać. I chciałem się wypowiedzieć trochę na nim. Jak widzicie, mam już 5 level, więc troszeczkę doświadczenia z niego mam, jeśli chodzi właśnie o tą postać. I zacznę wam, proszę, troszeczkę tutaj od łuku. Od łuku zacznę. Szczerze mówiąc, za początku byłem strasznie zadowolony z łuku, ale troszeczkę potem się zawiodłem, naprawdę. Bo mamy tylko taki cios podstawowy, drugi odpalający taki, trzeci trochę oddalenie się od wroga i strzał, czwarty zarażenie tutaj go takim zielonym płynem i piąty, nawet fajnie to wygląda, możemy się teleportować do miejsca strzału, czyli na przykład zobaczcie, się steleportuje tu gdzieś. O, no i tutaj się pojawiłem. Także widzicie, taka drobna rzecz. Odblokowałem sobie tutaj coś takiego. Ogólnie jest trochę... Nie jestem zadowolony jakoś mocno z tego. Aha, czyli coś takiego. Dobra, spoko. Ale drugą rzeczą, którą chciałem wam pokazać, ogólnie w tej właśnie postaci Thief, strasznie jestem z tego zadowolony. Po prostu zobaczcie, jak fajnie tutaj wygląda kombinacja, jeśli chodzi o dwa sztylety. Zobaczcie. Pierwszy cios już jest naprawdę świetny, zobaczcie. Coś takiego, fajnie to wygląda. Drugi, wyskok. Trzeci, taki piruet, fajny, walczący. Czwarty, rzut sztyletem. I piąty, taki cios silniejszy. To naprawdę świetnie wygląda, pokażę wam w akcji, jak to wygląda tutaj. Ok, zaatakujemy tutaj tą parkę, bandę tu. Jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj naprawdę ta walka, tym piruety, naprawdę zobaczcie, jak to wszystko. Możemy robić wroga naprawdę w Karola, że po prostu podchodzimy do niego, zaczynamy walczyć, robimy piruet, jesteśmy za nim i po prostu on nie wie, nie może się zorientować, gdzie jesteśmy dokładnie. Drugie bardzo fajne połączenie, to jest połączenie właśnie sztyleta z pistoletem. Standardowy pierwszy cios, drugi taki sam, trzeci strzał. Czwarty, tutaj chwileczkę muszę poczekać, czekajcie, ok, jest czwarty. Strzał, tylko troszeczkę z innymi wartościami, tutaj damage 11. No i piątka. Takie coś, blokada. Ktoś, kto się znajduje tutaj, nie mogą po prostu nas... To jest taka jak tarcza, tak to nazywam. Oraz trzecie, bardzo fajne połączenie. Same pistolety, zobaczcie. Tutaj zresztą tak coś. Takie coś. I piąty, też właśnie blokada tutaj. Dobra, pokażę wam na jakimś przeciwniku. O, event mamy tutaj. Widzę jakiś, fajny. A to zaatakujmy najpierw tego gościa. Dobra, bardzo ładnie, teraz blokada. Uciekamy kawałeczek. Cios, widzicie, już padł od razu. Po prostu szans z nami nie mają. Tutaj widzę event jakiś jest. Przybliżymy kamerę. Ciekawe, przeciw komu ten event jest. Nie widzę do końca właśnie wroga jakiegoś. Okej, okay, nawalajmy w nich. Uciekamy, zobaczcie, uciekamy. No i nawalamy, strzelając. Bardzo fajna rzecz. Uciekamy jeszcze raz. No i strzelamy po prostu z tego właśnie tutaj pistoletu. Jak dla mnie naprawdę ekstra to wszystko wygląda. Zobaczcie, naprawdę połączenie, możemy się bawić tutaj na wszelkie sposoby. Tak jak chcecie, tak się bawicie po prostu. Tak to działa. Lubicie z pistoletu, chcecie? Możecie z pistoletu. Możecie z miecza korzystać, znaczy tych sztyletów oczywiście. No naprawdę jest ogromny wachlarz. Spodziewałem się, że Thief zaoferuje mi taką taki wachlarz po prostu umiejętności tego wszystkiego.
Mogę powiedzieć o złodziei tutaj jeszcze to, że po prostu złodziej ma coś takiego, że będzie mógł okradać wroga swojego, a w efekcie po prostu na końcu walczyć jego bronią. Jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, ale słyszałem, że coś się po prostu zdarza. Dobra blokada, zobaczcie, uciekamy i nawalamy dalej po prostu z naszego tutaj takiej serii fajnej ciosu. Dobra, event wykonany. O, widać, że jakiś boss? Tak jest, boss. Boss, okej, okay, no to walczymy, nie? Łożesz, stary! Ło! Blokada! Dobra, trzeba będzie zrobić tutaj tarczę. Ło, jest groźnie. Jeny, jak tutaj nawalają nieźle, porówno. Jeny. Szybko lecimy. Dobra, blokada, zobaczcie, jak się sprawia. No i praktycznie już prawie pokonany jest. Większość życia stracił, ale... Nie pokładajmy to w nadziei, cały czas może nas zabić. Jest! Tak! Pokonany! Udało się. Bardzo ładnie coś tutaj z niego dropniemy, ładnego. O, jakiś miecz, ale widać, że chyba nie skorzystamy. Oh, dobra, ogólnie by ktoś chciał mnie zaprosić do znajomych tutaj, jeśli chodzi o Tifa, właśnie tego złodzieja. Bo nim ostatnio pogrywam. Po prostu nie sądziłem, że będę się bawić tak dobrze, jak się bawię. Bo powiem wam naprawdę, szczerze mówiąc, że zagrałem w Tifem, żeby po prostu pokazać wam tą postać. Tylko i wyłącznie. Ale tak mnie wciągła po prostu rozgrywka nim, że gram w nim po prostu normalnie sobie. Więc tak jest. Ogólnie nazywa się jak? Nazywam się... Polski Złodziej. Polski Złodziej. Jeszcze tam nie ma. Dobra, Polski Złodziej się nazywam, tak. Więc tak widzicie, że tak się po prostu nazywam. Polski Złodziej. Nie wiem, jakoś tak dziwnie coś wyszło. Okej, moje ulubione połączenie chyba, czy nie? Praktycznie można powiedzieć, że każde połączenie jest fajne. Ja nie mogę, nie mam swojego ulubionego jakoś tak. Ja naprawdę bardzo lubię tutaj tę piruety i te wszystkie tutaj, co zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No i po nich. Praktycznie nie zadali mi jakichś obrażeń. Coś, co mogłoby mi zagrozić. Jeszcze raz, wyskok, zobaczcie. Yeah! Piruet! Rzut! Piruet! I zwykły cios. I praktycznie wróg, taki, który ma mało HP, nie jest w stanie nam nic zrobić poważniejszego. Bo naprawdę tutaj no, jest mnóstwo rzeczy, które... które po prostu są w stanie takie obrażenia zadać wrogowi, że on nie jest za bardzo w stanie nic zaradzić. Co więcej ogólnie mogę powiedzieć tutaj. Jesteśmy, jak widzicie, tutaj w tym wkrycie tutaj, czy to jest Queen's Dahl. Queen's Dahl, yes. Tu musiałbym się udać, zobaczyć, trochę poeksplorować. Tutaj praktycznie większość mam już zeksplorowaną, musiałbym trochę się tutaj na prawo udać. Tu jest ta tama taka, jest naprawdę świetna, świetnie ona wygląda. Naprawdę ten klimat tutaj, który jest, ten taki ludzki, właśnie jestem tu postacią człowiek, więc ja się bawię naprawdę przednio. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do Tifan, póki co. Myślę, że trochę ten łuk mnie zawiódł, naprawdę ten łuk delikatnie mnie zawiódł. Spodziewałem się trochę więcej, spodziewałem się, że będzie więcej kill takich, jakby to powiedzieć, bardziej takich obrażających, a to są tylko takie obszarówki właśnie. To mnie trochę zawiodło. Co tu mogę wam pokazać? Ogólnie widać, że mamy fajne tutaj ciosy. Kusiłem się nad tymi dwoma, ale nie wiem, jakoś coś się ze mną stało, że po prostu tu zainwestowałem w to. Praktycznie nie wiem do końca, co daje nam. Takie coś jest. O, nowa zbrojka. Żeśmy dropnęli. 26, tak, lepsza. Praktycznie tak samo wygląda. To jest to samo. Kolor mamy cały czas ten sam. Tak sobie ustawiliśmy.
Taki wybraliśmy kolor. Ach, no i co? Co więcej mogę powiedzieć? Myślę, że... Wow, że patrz, jaki event tutaj się ciekawy zrobił. Zaraz przed nami. Wow, tu się pali, rury te są... Płoną. O, no nieźle, nieźle. Trzeba będzie ratować naszych ziomków. Tutaj pomagać im w eventach. A sam event naprawdę jest świetny. I wiecie co, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jeśli chodzi o Tifa, bo nie przejmujcie się, jeśli chodzi o Tifa. Jeszcze nim będę tutaj nagrywał tą postacią, zdecydowanie wiele, wiele. Aczkolwiek ta postać mi się naprawdę bardzo podoba i świetnie się nią bawię. Dlatego nie byłbym sobą, gdybym po prostu nie skończył, nie grał więcej tego Tifa i więcej wam pokazywał. Więc to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam się z wami. Cześć!